Wybór kompozytora jest jak dobór aktora. Pozwalasz mu tworzyć instynktem, wrażliwością, niech przemawia jego geniusz. Pracując z Enniem, wiedziałem, że mam do czynienia z entuzjastą, kimś, kto kocha kino, reagując na nie swoją muzyką. Ennio potrafił uchwycić to, co w filmie żywe, istotne, i przełożyć to na muzykę, wyrazić nutami. Wszyscy utożsamiają Morricone z westernami. W latach 1960-80 napisał muzykę do ponad 300 filmów, w tym zaledwie do 35 westernów. Lecz to one dały mu wielką swobodę twórczą, gdyż rozsławiły jego imię. Dziwnie to zabrzmi, ale zacząłem komponować, mając 6 lat. Podczas wakacji ojciec nauczył mnie klucza wiolinowego. Zacząłem pisać muzykę, jakieś drobiazgi, głupstwa. Pamiętam, że były to kaczie, właśnie tak. Podarłem je zresztą. Pisałem na podobieństwo tego, czego słuchałem w radiu czy z płyt. Prawdopodobnie byłem pod wrażeniem Wolnego Strzelca Webera, uwerturą. Powielałem więc te kacie. Niewykluczone, że to one doprowadziły mnie do westernów, do radości pisania muzyki, do obrazów wolnej przestrzeni, przyrody, roślinności. Nie wykluczam tego, że to kacie zaprowadziły mnie do westernów. Komponowałem je, a później zacząłem pisać muzykę do włoskich westernów Sergio Leone.
W zasadzie Ennio Morricone nie jest znany jako muzyk. Świat ceni go za ścieżki dźwiękowe do filmów, podczas gdy on jest przede wszystkim wielkim muzykiem. Ennio Morricone pochodzi ze skromnej rodziny. Ojciec grywał na trąbce w nocnych lokalach, w orkiestrach przygrywających do tańca. Utrzymywał całą rodzinę. Pewnego dnia ojciec zachorował. Zastąpił go mały Ennio. Nocami grał w lokalach. Okres nauki w konserwatorium był trudny. Ennio Morricone wywołał skandal. Uczeń klasy trąbki chciał studiować kompozycję. Był bardzo pilnym studentem. Niezwykle dużo pracował. Cieszyło mnie to. Trudno mówić, że można było przewidzieć jego karierę, lecz na pewno widziałem, że miał duży potencjał. Morricone zaczął wieść podwójne życie, gdy był uczniem Petrassiego. W dzień pilnie studiował kompozycję w Akademii Muzycznej Świętej Cecylii, a wieczorami zastępował ojca w nocnych lokalach. Zaczął również aranżować muzykę dla przemysłu fonograficznego. Ktoś powiedział, że Morricone jest ojcem nowoczesnej aranżacji. Zgadzam się z tym, gdyż zrewolucjonizował pojęcie aranżacji. Wprowadzałem do aranżacji konkretne dźwięki. Wielu uważa, że nadużyciem jest dodawanie do muzyki rozrywkowej prawdziwych dźwięków. Maszyny do pisania, fotela czy puszek. Uczyniłem to, by powierzone mi kompozycje brzmiały prawdziwie. Musiałem pracować, zarabiać na życie. Chciałem zachować pełną anonimowość, lecz nie do końca mi się to udało. Bardzo szybko zaczęto o mnie mówić, chwalić moje aranżacje. Wkrótce też stałem się znany jako aranżer Morricone, a nie kompozytor Morricone. Se telefonando. Ta piosenka ma pewną nadzwyczajną cechę. Daje słuchaczowi wszystko to, czego ten oczekuje od piosenki. Odpowiednią strukturę strof i linię melodyczną. Niemniej jednak stanowi jednocześnie zaprzeczenie tego wszystkiego. Melodia składa się z zaledwie kilku nut, które spiralnie obracają się wokół samych siebie.
Zdania łączą się w jedną całość, a zmiana harmonii nie jest zbieżna z frazami. Przecież w piosence tak powinno być. Zacząłem komponować dla telewizji, radia, teatru i wreszcie zbliżyłem się do filmu. Producenci Sergio Leone poprosili go, by zatrudnił Ennio Morricone jako kompozytora muzyki do filmu Za garść dolarów. Zastanawiając się nad tym, obejrzał dwa westerny, do których muzykę stworzył Morricone. Pojedynek w Teksasie oraz Guns Don't Argue. Opowiada się też, że Morricone puścił piosenkę Woody'ego Guthrie, Pastures of Plenty. Nagrał ją wraz z Peterem Tevisem, mieszkającym w Rzymie Kalifornijczykiem. Wtedy Leone powiedział, to jest to. Poprosił mnie, bym wziął tę właśnie aranżację, jej istotę i dołożył inną melodię. Tak też uczyniłem. Powstał kawałek z gwizdaniem. Melodia do Za garść dolarów. Wtedy to przyklejono mu etykietkę, którą niestety nosi do dziś. Ennio Morricone to ten od gwizdania w filmie Za garść dolarów. W latach 1964-65 Morricone otrzymał od Franka Evangelisti zaproszenie do improwizacyjnego zespołu Nuova Consonanza. Chętnie skorzystał z tego zaproszenia. Mógł udowodnić sobie i innym, że jego umiejętności muzyczne znacznie wykraczały poza dziwne, choć interesujące wynalazki w stylu Za garść dolarów. Rzymska grupa Nuova Consonanza powstała w nowym klimacie, którego twórcą był John Cage. Morricone był zafascynowany możliwością zmuszania instrumentów do wykonywania rzeczy, dla których nie zostały stworzone. Ennio był bardzo wymagający. Stale szukał nowych dźwięków. Chciał, by gitara stała się wręcz dramatyczna. Uważał, że jej dźwięk musi być wielki, wspaniały. Szukaliśmy godzinami. Grałem normalnie. Ennio reagował, nie, za mało. No good, jeszcze. We wcześniejszych włoskich filmach muzyka dostrajała się do obrazu. Synchronizowaliśmy ją. To było bardzo trudne. Sergio Leone był na tyle mądry, że zlecił napisanie muzyki, a później kręcił do niej sceny.
Muzyka Enya staje się widzialna, jest elementem sfery wizualnej filmu. Zachodzi między nimi swoista harmonia. Są komplementarne. Tak jak na zdjęciu z restauracji Checco R. Carrettiere. Bywam tam czasami, gdyż lubię zasiadać przed tym zdjęciem. Jest coś szczególnie uspokajającego w widoku Enya i Sergia jako uczniów w mundurkach z wielkimi kokardami. Wychowywano ich podobnie. Obaj kochali tę samą mitologię. Sergio prosił mnie, bym pisał tematy proste, łatwo wpadające w ucho, nieskomplikowane, melodyjne, łatwe. W efekcie zakochiwał się w tej muzyce. Słuchał mego wykonania na fortepianie. Ja słabo gram, więc później smakował wersje orkiestrowe. Lepiej je rozumiał. Kochał muzykę mocniej i głębiej. Nie ja jeden, ale także wielcy aktorzy, tacy jak De Niro. On przywiązywał wielką wagę do zdjęć z dźwiękiem nagrywanym na żywo. Gdy miał grać scenę pełną emocji, do której istniał podkład muzyczny, kazał go odtwarzać i słuchał grając. Mówił, że to mu pomaga, a później dopiero podkładaliśmy jego głos do tej sceny. Leone miał wyjątkowe oczekiwania wobec muzyki. Zachowywał się wyjątkowo na tle innych reżyserów. Żądał więcej niż inni, lecz i sam przywiązywał wielką wagę do muzyki. Inni tego nie robią. Najlepszą muzyką filmową jest ta, którą słychać. Ta, której nie słychać, będzie zawsze brzydka, choćby była i najpiękniej napisana. Tak już jest w kinematografii. Wiele osób twierdziło, że moja muzyka jest brzydka właśnie dlatego, że nie było jej słychać. Innych kompozytorów także to spotkało. Tylko dlatego, że reżyser nie nadał jej odpowiedniej rangi. Gillo poprosił mnie o skomponowanie muzyki do bitwy o Algier. Twierdził, że spodobało mu się to, co napisałem do filmu Za garść dolarów. Powiedział, że to ja powinienem napisać muzykę do bitwy, lecz kontrakt producencki wymagał, by on sam był również autorem muzyki. Powiedział, to ostatni raz, od następnego filmu będziesz sam wszystko komponował. La musica la farai sempre tu. Na początku nasze stosunki były bardzo trudne. Czułem, że mam do czynienia z wyjątkowo zdolnym gościem. Bałem się, że mogę zepsuć jego pracę. Docieraliśmy się przez cały miesiąc. Posłuchaj mnie. Zostałeś sam. Organizacja jest rozbita. Pozostali zginęli lub są w więzieniu. Wyjdź. Będziesz miał sprawiedliwy proces. Poddaj się. Przynosił mi propozycje niezgodne z moimi oczekiwaniami. Zbliżał się festiwal w Wenecji, na którym miała się odbyć premiera filmu. Muzyki wciąż nie było. Pewnej nocy wymyśliłem temat Alego. Gillo wymyślił cztery dźwięki, nad którymi zacząłem pracować.
Komponowałem w oparciu o te cztery nuty. Tylko cztery, lecz były odzwierciedleniem esencji pierwotnej, rewolucyjnej koncepcji filmu. To były te dźwięki. Cofnąć się. Pronto, Pierre. Si. Pewnego razu mieliśmy ostrą dyskusję. Zresztą ta kwestia jest zawsze przedmiotem naszych polemik. Wiem, że z Pasolinim było tak samo. Pasolini i ja mamy taką skłonność, by do konkretnych scen dobierać istniejącą już muzykę. Ja sięgałem po własne utwory lub tematy, które wymyślałem. Ennio zawsze całkiem słusznie twierdził, że wybrane przez nas kawałki mogą pasować do konkretnej sceny, lecz zrywają ze stylistyczną jednością dźwiękową filmu. Kręcąc Quemadę, bardzo długo dyskutowaliśmy nad jedną sceną. Tą, w której przybywa oddział obdarciuchów z kozami, wozami, rannymi, owiniętymi, zakrwawionymi bandażami, lecz dumnie trzymającymi karabiny na ramieniu. Patrząc na tę scenę, słyszałem Missa Lube, afrykańską mszę, która ma potężną konotację religijną. Che ha una fortissima valenza religiosa. Quando Ennio tradycyjnie zgłosił to samo zastrzeżenie. Powiedziałem mu wtedy, że akurat tego nie możemy zmienić. Kwestia w tym, że on napisał coś, co muzycznie było piękniejsze od Missa Lube. Była to nadzwyczajna kompozycja. Prawdopodobnie jedna z najlepszych rzeczy, jakie napisał dla filmu. Nosi tytuł Abolition i jest świeckim, rewolucyjnym hymnem wyzwolenia w walce o zniesienie niewolnictwa. Jeszcze raz. Ma być tak. Są ludzie, którzy nie mogą zrozumieć, że Ennio pisze i działa bardzo szybko. Według niektórych, jeżeli autor uważa pierwszą wersję dzieła za udaną, to ono na pewno nie może być dobre. Bo przecież komponowanie jest takie trudne. Ennio bardzo dużo pracuje. Gdy przychodzi z utworem, to ma za sobą okres wytężonej pracy przygotowawczej. Poza tym jest wyjątkowo uzdolnionym aranżerem, co znacznie ułatwia mu pracę. Il
Kompozytor muzyki filmowej napotyka całkiem inne problemy niż ten, kto tworzy dowolne utwory. Obraz, treść filmu, jego znaczenie są czynnikami dominującymi. To one muszą być nicią przewodnią dla kompozytora. Najpierw zapoznaję się dokładnie z filmem, scenami, obrazem, scenopisem, sugestiami i uwagami reżysera, a później zostaję sam. W chwili, gdy pojawia się pomysł, natychmiast go zapisuję, choćby to było tylko kilka nut. Nie komponuję przy pianinie. Mówiono mi, że inni tak robią. Piszę muzykę przy biurku. Następnie przechodzę od razu do samej instrumentacji bez prób. Aranżuję bezpośrednio na partyturze. Gdy byłem dzieckiem, ojciec nauczył mnie grać w szachy. Komponowanie i szachy mają wiele wspólnych cech. Szachista wypracowuje kombinacje, aranżuje grę, całą partię. Tak samo postępuje kompozytor na pięciolinii. Łączy dźwięki, nuty. Mój syn chciał studiować kompozycję. To była jego własna decyzja. Nigdy mu nie mówiłem, że będzie kompozytorem, gdyż bardzo trudno nim zostać. Przez długie lata traktowałem tę jego działalność z dużą rezerwą. Zmieniłem stanowisko dopiero rok temu. Powiedziałem mu tak: teraz jesteś prawdziwym kompozytorem. Uważam, że jest dostatecznie dobrym kompozytorem, by pisać muzykę do filmów, a nie tylko zajmować się klasyczną kompozycją. Działalność kompozytorska mojego ojca wynika z ogromnej radości życia. Hołdujemy jej w naszej rodzinie. Ennio żyje rodziną. Jego żona jest tą osobą, która jako pierwsza słucha nowych utworów. Morricone to człowiek o prostej duszy, choć jest wielkim intelektualistą muzyki. Na przełomie lat 60. i 70. trudno znaleźć film, do którego muzykę napisałby ktoś inny niż Morricone. Czasami kompozycje są wyjątkowe, w innych przypadkach są to wariacje znanych już motywów. Był jak wielka fabryka.
Był także inny Morricone, mój własny. Ten, który skomponował muzykę do wieku XX. Całkiem nieświadomie Ennio skomponował dwa lub trzy piękne narodowe hymny włoskie. Tylko Ennio potrafił stworzyć epicką muzykę do tego filmu. Wczuł się w ludowy nastrój, klimat Verdiego, pieśni chłopskie, muzykę rozbrzmiewającą w sercach tych, którzy uprawiają rolę. Dal colmo! Teraz jesteś już duży. W krótkich spodenkach. Podejdź tu. Zapamiętaj te słowa. Nauczysz się czytać i pisać, lecz zawsze będziesz Olmo Dalko, synem rolnika, cierpiącego głód. Pamiętam, że ten film mnie głęboko poruszył. W sali projekcyjnej po ciemku zapisałem kilka wątków tematycznych. Mam taki system zapisu. Wszystko było od razu jasne, oczywiste. Nie zmieniłem tych nut, są duszą filmu. To moja moneta, sprzedałem moje żaby. Ennio jest człowiekiem, który zna wartość pieniądza. Tanio się nie sprzedaje, lecz w zamian daje z siebie wszystko. Jest magikiem. Nie chodzi tylko o umiejętność komponowania, lecz zdolność aranżowania, miksowania, dopasowywania elementów kompozycji do filmu. Na tym polega magia. L'ultima è, Franco. È l'ultima. Facciamolo, guarda, facciamolo. Ennio Morricone jest człowiekiem wyjątkowo dokładnym. Jest precyzyjny. Mogę tylko powiedzieć, że to matematyczna precyzja. Prawie obsesyjna we wszystkim, co robi. Niech najpierw zmiksuje. Powiem ci, który moment jest lepszy. Teraz jest wyraźniejsze. Tu smyczki są lepsze. Poza tym, tu dźwięki są wyraźniejsze, dokładniejsze. Zagrali z większą precyzją. Ten puzon również został lepiej wydobyty. Wyszedł z tej masy. W finale dominowały flety. W samym finale. Qua ci dovrebbe essere il Maranzano, se non sbaglio, Franco. W filmie jest pewien temat, który szczególnie mi się podoba. To najważniejszy temat filmu. Jest taka fraza, którą zaczyna jeden instrument, kontynuuje ją, a w międzyczasie inny instrument ją rozpoczyna. Później włącza się trzeci i tak dalej. Jedna fraza wielokrotnie powtarzana. Fisarmonica. Akordeon. Może być? Wspaniała bitwa. Tak. To całkiem nowa forma, przekazują sobie melodię. Dzięki temu zakończenie jest bardziej intelektualne. Tak. Jak gdyby bardziej rozumne, obiektywne, suche. To drugie jest bardziej emocjonalne.
Ennio jest świetnym badaczem. Tworząc nowy utwór muzyczny, stara się znaleźć inną drogę. Szuka czegoś nowego, związanego z możliwościami, jakie stwarzają muzyka, dźwięki. Morricone bardzo mocno się angażuje i wszystko głęboko przeżywa. Przejmuje się tym, co tworzy. Z reguły przynosi coś, co zawsze zaskakuje reżysera. Gdy Morricone pokazał nam partyturę, pomyślałem, że spotka nas coś dziwnego. Ten człowiek chciał, byśmy zagrali coś niezwykłego. Użyli fletni w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. Sposób niewłaściwy, absurdalny. Okazało się jednak, że to było możliwe, wręcz świetne. Brian De Palma... Tego dnia Brian De Palma nie chciał słuchać fletni pana. Uważam, że reżyser zawsze głęboko przeżywa pierwsze spotkanie z muzyką do swojego filmu. Oczywiście. Nie panuje nad muzyką. Musi zrozumieć, jak te dwa elementy się spajają. Ostatecznie był bardzo zadowolony z fletni.
Morricone odniósł wielki sukces jako kompozytor muzyki filmowej, lecz to przysłoniło jego pozostałą twórczość. Zawsze utrzymywał żywe kontakty ze światem muzyki koncertowej. Przez długie lata płyty z jego kompozycjami koncertowymi były rzadkością na rynku. Mam pod ręką jedną z nich, ut. Utwór na trąbkę, orkiestrę smyczkową i instrumenty perkusyjne. Utwór ten pobił rekord liczby wykonań moich kompozycji. Było ich około 50. Pierwsza część jest bardzo dynamiczna, następnie utwór staje się spokojniejszy. Finał to z uporem powracający temat, wielokrotnie powtarzany. Jak niszczycielska siła, o ile mogę tak powiedzieć. Wybrałem go później do telewizyjnego filmu, będącego hołdem złożonym sędziemu Falcone. Morricone znany jest przede wszystkim z muzyki filmowej. Niemniej jednak od wielu lat jest obecny w świecie muzyki poważnej. Jego kompozycje są bardzo wartościowe. Reprezentują wysoki poziom artystyczny i estetyczny. Począwszy od lat 80., zacząłem ograniczać pracę dla kinematografii. Chciałem pisać więcej muzyki koncertowej. Musiałem zrezygnować z wielu filmów. Moja sytuacja na rynku amerykańskim była szczególna. Muszę poruszyć kwestię moich honorariów w Ameryce. Nigdy nie negocjowałem stawek. Nie lubię rozmawiać o pieniądzach. Może z nieśmiałości. Otóż w Ameryce zarabiałem tyle, ile dostawali najgorsi kompozytorzy amerykańscy. Postanowiłem przestać dla nich pracować. Po sukcesie misji moje honoraria poszły mocno w górę. Teraz jestem na najwyższym pułapie. Stąd też moje ponowne pojawienie się na rynku amerykańskim. Spytałem go, czy zrobi z nami misję. Postąpiłem nietypowo, gdyż nie poprosiłem o napisanie muzyki, lecz o obejrzenie samego filmu. Spodziewaliśmy się różnych reakcji. Morricone coś powiedział. Nie mówił po angielsku, więc zwrócił się do mojego asystenta, Umberta Pasoliniego, który przekazał nam takie słowa. Maestro uważa, że nie może zrobić tego filmu. Pomyślałem, Boże, dlaczego? Myślałem o zwykłych powodach, czas, pieniądze. Powiedział, sceny są tak mocne, że nie wie, czy będzie mógł je przeżyć. Zaczęliśmy go przekonywać. Użyliśmy różnych argumentów, także finansowych. Udało się. Sądzę, że po prostu spodobał mu się sam film. Rzecz dzieje się w Ameryce Południowej. Jest rok 1750. Jezuici udają się do Ameryki, by krzewić tam swoją wiarę, chrześcijaństwo. Zabierają ze sobą również muzykę liturgiczną, renesansową czy postrenesansową. Muzyczny temat, który skomponowałem, musiał uwzględniać ruchy palców Jeremiego Ironsa.
merda quello che faceva Jeremy Irons. Musiałem uwzględnić trzy komponenty: obój, nieznaną nam muzykę Indian oraz muzykę zachodnią graną przez jezuitów. Scalenie tych trzech pierwiastków ma dla mnie szczególne znaczenie. Efekt końcowy jest mi bardzo bliski, duchowo i muzycznie. Głównie z powodu muzycznej techniki, lecz również duchowości. Połączenie trzech wymiarów w jedną całość stało się oczywistym symbolem odnalezionej duchowości. Morricone powiedział, że w złożonym splocie wartości duchowych i walorów muzycznych dokonało się urzeczywistnienie tego, w co zawsze głęboko wierzył. Mocno i głęboko to, że muzyka może być źródłem zbawienia. Znamienna jest scena z ocalałą dziewczynką. Jest jedną z nielicznych, którzy przeżyli. Chodzi po wiosce i zbiera pozostałości innej cywilizacji, z którą się zetknęła. Są wśród nich skrzypce i świecznik. Bez wahania wybiera skrzypce. Wtedy rozbrzmiewa jeden z najpiękniejszych motywów muzycznych skomponowanych przez Morricone. Misja przemawiała do niego, wysyłała sygnały. Dziś film ma wielu naśladowców, lecz wówczas stanowił mocny zwrot w kinematografii. Miał sobie coś z retrospektywy z jednoczesnym wybieganiem w przyszłość. Groteskowe jest to, że został pozbawiony Oscara. Wszyscy byli mocno rozczarowani. Sądzę jednak, że jest coś ważniejszego. Misja istnieje, a jej brzmienie obiega świat. To jedna z najlepszych muzycznych kompozycji filmowych, jaka kiedykolwiek powstała. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Krzysztof Brzeziński. Czytał Maciej Gudowski.